W sali konferencyjnej Narodowego Banku Polskiego przemawiają eksperci. Trzech mężczyzn w garniturach siedzi przy drewnianym stole. Przed każdym z nich jest szklana butelka wody mineralnej i szklanka oraz tabliczka z nazwiskiem. Za nimi, na dużym ekranie, wyświetlane są slajdy z danymi. Prelegentów przedstawia pracownik biura prasowego mężczyzna około 40 z ogoloną głową, krótką brodą i wąsami oraz w okularach szary garnitur, granatowy krawat i niebieska koszula. Dane przedstawiają eksperci. Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych. Mężczyzna po pięćdziesiątce w okularach, gładko ogolony, szpakowate włosy i wysokie czoło. Okulary z grubymi szkłami. Ubrany jest w grafitowy garnitur, białą koszulę i bordowy krawat z granatowymi paskami. W klapie nosi znaczek NBP. Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych. Jasno-szary garnitur, ciemno-granatowy krawat. Krótkie brązowe włosy, gładko ogolony, około 40. Przed nim znajduje się laptop, z którego prezentowane są slajdy z danymi. Dzień dobry Państwu, serdecznie witamy na konferencji poświęconej prezentacji projekcji inflacji i PKB z raportu o inflacji marzec 2023. Prezentację tradycyjnie przedstawią Państwu pan Piotr Szpunar, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych oraz pan Jacek Kotłowski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych. Szanowni Panowie, bardzo proszę, oddaję Panom głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. I chciałbym rozpocząć krótkim wstępem. Tradycyjnie odnosząc się do poprzedniej projekcji, Na no, tym razem mamy sytuację taką, że praktycznie korekt dużych nie mamy. Praktycznie można powiedzieć, że Państwo już wiedzą ze wstępnych publikacji z komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, że, że Praktycznie no, ta projekcja potwierdza ścieżkę dezinflacji, którą żeśmy przedstawili w poprzedniej projekcji w listopadzie. A największa korekta dotyczy tego roku. Dlaczego tak jest? Dlatego, że okazało się, że oczekiwany wpływ szoków podażowych, czy same te szoki były nieco słabsze, negatywne szoki podażowe na gospodarkę światową, przez co inflacja, zwłaszcza ta inflacja, która się nazywa Headline i Okazała się nieco niższa, natomiast wzrost nieco wyższy. Dotyczy to także Polski, także korekty mamy głównie w tym roku i, i trochę w mniejszym stopniu w przyszłym roku, właśnie w tych kierunkach, że inflacja mamy trochę niższą, a, a PKB trochę wyższy. Poprawiły się też prognozy aktywności gospodarczej. Myśmy trochę zrewidowali w, dół, w, w górę. Ścieżki wzrostu w otoczeniu polskiej gospodarki, zwłaszcza od przyszłego roku. Także nie ziściły się również oczekiwania dotyczące głębokiego spadku aktywności gospodarczej w strefie euro w Stanach Zjednoczonych. Na to na pewno też wpłynęło, wpłynęło opanowanie kryzysu gazowego, zwłaszcza w Niemczech, które były zagrożone recesją według ówczesnych oczekiwań. Ta recesja głęboka się nie pojawi, co oczywiście wpływa korzystnie na perspektywy wzrostu polskiej gospodarki. No niemniej aktywność gospodarcza silnie się obniżyła i można powiedzieć, że taki dołek aktywności mamy właśnie w teraz w pierwszym kwartale. No, istotnie spadły ceny surowców energetycznych, zwłaszcza węgla i gazu, co pozwala pozwoliła nam na korektę ścieżek cen energii i również CPI. Mówiąc o projekcji, nie można też zapomnieć, bo zwraca się i słusznie uwagę na inflację bazową. Nie można, nie można pominąć tego, że jakby mimo spadku Ceny energii, zresztą one są nadal wysokie, bardzo wysokie w stosunku do długoletnich średnich, ale znacznie niższe niż przed rokiem i niż te oczekiwane przy poprzedniej projekcji, że z drugiej strony mamy jednak pewnego rodzaju inercję w inflacji, która jest związana nie tylko w Polsce, z tym, że rynki pracy pozostają bardzo silne, i w związku z tym prawdopodobnie będziemy mieli powolny proces obniżania się inflacji. I nadal w tej chwili można powiedzieć, że w ostatnim okresie nastąpiło pewne rozczarowanie procesem dezinflacji, dlatego że najnowsze dane flash dla strefy euro, flash Eurostatu pokazał nawet wzrost inflacji bazowej, podobnie zresztą w styczniu, za luty, podobnie zresztą w styczniu, Ukształtował się PC bazowy w Stanach Zjednoczonych wyżej niż, niż rynki oczekiwały i trochę wyżej niż poprzedni odczyt. Także, w tej w reakcji na te dane, banki centralne zaostrzyły swoją retorykę i ten słynny pivot, czy oczekiwany przez rynki, no został znowu odwrócony. Teraz wszyscy spodziewają się mocniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro. Ale czy te wzrosty inflacji bazowej są spowodowane jeszcze nadal dłuższym procesem, nazwijmy to filtrowania, czy przekładania się szoków energetycznych i innych szoków na kategorie bazowe i to minie, czy nie, to jest oczywiście otwarte pytanie. Myślę, że dopiero kolejne dane pozwolą lepiej na nie odpowiedzieć. Na pewno dzisiejsze dane popołudniowe z rynku. Pracy w Stanach Zjednoczonych będą tutaj pomocne. My naszej oceny nie zmieniamy. Uważamy, że szczyt inflacji bazowej, która będzie spadać nieco wolniej niż inflacja CPI, będzie w pierwszym kwartale tego roku, tak jak poprzednio oczekiwaliśmy, przy czym na nieco nawet niższym poziomie, choć ta różnica nie jest może bardzo, bardzo znacząca. Co do dalszych prognoz, no to w zasadzie wszystkie banki centralne oczekują. Silnego spadku inflacji w tym roku. Natomiast różnią się nieco co do oceny, jeżeli chodzi o osiągnięcie czy, czy horyzont osiągnięcia celu inflacyjnego. Można podzielić w zasadzie banki centralne na takie dwie grupy. Pierwsza, która dość optymistycznie oczekuje spadku inflacji do swoich celów już w przyszłym roku, jak choćby Bank Szwecji czy Bank Czech. Natomiast są banki centralne, które z różnych powodów oczekują, przedstawiają swoje projekcje, z których wynika, że inflacja wróci do celu dopiero w 2025 roku. I tutaj w naszym regionie jest Bank Rumunii, czy, czy także Europejski Bank Centralny. On no, nie jest w naszym regionie, ale on, on także pokazuje dłuższą ścieżkę w spadku inflacji do celu. Nasze podejście jest podobne, wydaje nam się, Realistyczne i wyważone z tego powodu, że po pierwsze uwzględniamy to, że wprawdzie popyt bardzo silnie spadł, ale skala szoków, które, których doświadczyła gospodarka, była bardzo wysoka. A po drugie, mamy ten mocny rynek pracy i otwarte pytanie o inercję procesów inflacyjnych. I te wszystkie rzeczy uwzględniliśmy w naszej projekcji. Stąd ten spadek inflacji jest bardzo zdecydowany, ale. Ale rozłożony w czasie, zwłaszcza po tym bardzo szybkim spadku, który oczekujemy w tym roku z różnych powodów, ale nie tylko efekty bazy na to wpływają, ale także efekty, czy czynniki ekonomiczne, w tym ujemna luka popytowa. Może skończyć w tym miejscu i poproszę jak zwykle pana dyrektora Jacka Kotłowskiego o zaprezentowanie szczegółów projekcji. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Zacznę od koniunktury międzynarodowej. Rzeczywiście mieliśmy lepsze dane. Dotyczyły one właściwie zarówno gospodarki amerykańskiej, która, która wydaje się na razie bardzo odporna na, na spowolnienie czy na szoki, które się pojawiają w gospodarce światowej, ale również gospodarki strefy euro. W przypadku Stanów Zjednoczonych widzimy osłabienie wzrostu gospodarczego, natomiast dane są rzeczywiście lepsze. W ostatnim kwartale ubiegłego roku mieliśmy wzrost o 2,7%, dostatecznie po tej serii rewizji widać wyraźnie, że spadają silnie wydatki na dobra konsumpcyjne, zwłaszcza te dobra konsumpcyjne trwałe, natomiast cały czas utrzymują się na relatywnie dobrym poziomie wydatki na, na usługi. Natomiast to, co rzeczywiście zaskakuje w przypadku gospodarki amerykańskiej, to jest bardzo mocny rynek pracy. Widać, że na tym rynku nie ma właściwie śladów ani tego szoku, który uderzył w gospodarkę amerykańską, ani na razie zacieśnienia polityki pieniężnej Fedu, Stopa bezrobocia na rekordowo niskim poziomie 3,4%, wynagrodzenia, dynamika nieco się obniżyła, ale cały czas pozostaje stosunkowo wysoka, 6,1%. Widać, że rynek pracy jest bardzo odporny i cały czas prawdopodobnie mamy tam przewagę popytu na pracę nad podażą. Sektor, w którym rzeczywiście widać efekty zacieśnienia polityki pieniężnej, to rzeczywiście rynek nieruchomości, mamy spadek inwestycji mieszkaniowych i w relacji do PKB i również jako jako na no, ujemną kontrybucję we wzroście gospodarczym. Tak, to jest sektor, który rzeczywiście no, został dotknięty przez podwyżki, ale skala tego, tego spadku też nie jest dramatycznie duża. Jeśli chodzi o perspektywy gospodarki amerykańskiej, my spodziewamy się, że w tym roku wzrost wyniesie 1,3%. To jest poniżej tego potencjalnego wzrostu w gospodarce amerykańskiej, tego długookresowego wzrostu, który szacujemy na niecały 2%, z dodatnim wkładem konsumpcji. Widać wyraźnie, że ten, ten, ten spadek wynagrodzeń realnych nie jest duży w gospodarce amerykańskiej przy inflacji 6,4, wynagrodzeniach 6,1. No to, to widać wyraźnie, że realne wynagrodzenia spadają, a tylko o 30, dlatego konsumpcja będzie no, tym istotnym czynnikiem wzrostu w gospodarce amerykańskiej. Z kolei w przypadku strefy euro też dane lepsze. Ta, ta seria ostatnich rewizji pokazała, że, że gospodarka strefy euro w czwartym kwartale znalazła się. Właściwie w stagnacji nie mieliśmy wzrostu, ale też spadku w stosunku do poprzedniego kwartału. Mieliśmy spadek gospodarce niemieckiej, ale te dane są zdecydowanie lepsze od tego, czego oczekiwali ekonomiści w wczesną jesienią, w momencie, kiedy rysował nam się na horyzoncie kryzys gazowy. No, okazuje się, że Europa bardzo sprawnie zareagowała na ten kryzys. Po pierwsze, udało się rozbudować moce wytwórcze, to znaczy pojawiło się więcej przede wszystkim tych terminali LNG. Udało się przekierować część gazu z Chin czy z innych gospodarek, udało się też zwiększyć dostawy chociażby ze Stanów Zjednoczonych. Także, także, no i oczywiście pogoda też pomogła. Tak? Mieliśmy stosunkowo ciepłą, ciepłą zimę. Ja o tym bilansie gazowym na, na przyszły rok jeszcze opowiem, bo to jest jeden z czynników ryzyka i dla projekcji, też według, dla, dla, dla dużej części ekonomistów. Natomiast widać wyraźnie, że strefa euro sobie radzi trochę lepiej, chociaż rzeczywiście różne gałęzie. Radzą sobie różnie. Mamy tak naprawdę niewielkie spadki, jeśli chodzi o ogólnie o produkcję. Mamy poprawę w przemyśle samochodowym, to jest jakby odblokowanie łańcuchów dostaw, przede wszystkim mniejsze napięcia w tych łańcuchach. No ale mamy też te branże energochłonne, gdzie mamy spadki. No w czwartym kwartale w tych, w tych branżach spadek produkcji o ponad 4%. No i rzeczywiście wynagrodzenia realnie silniej spadają niż w Stanach Zjednoczonych. tak Przy inflacji. W strefie euro na poziomie 8,5%. To są te ostatnie dane. I przy wzroście wynagrodzeń nieco przekraczającym 4%. Ten spadek wynagrodzeń realnych jest, jest ponad 4%. I to widać też w prognozach i w dekompozycji tej prognozy, że tutaj konsumpcja nie będzie odgrywała takiej roli jak w Stanach Zjednoczonych, nie będzie tak się nie wzrostu podtrzymywała. My spodziewamy się, że w tym roku wzrost w strefie euro 0,7%. W kolejnych latach będzie gospodarka strefy euro stopniowo odbijała, ale generalnie wzrost niższy niż w przypadku gospodarki amerykański. Tak, to są nasze prognozy na, na te kolejne lata. Jak Państwo widzą, w 2023 roku zrewidowaliśmy większość prognoz w górę ze względu na, na lepsze dane za, za koniec ubiegłego roku i ten efekt przeniesienia, czyli tak zwany carry-over. Natomiast w tym dłuższym okresie trochę obniżyliśmy prognozy dla euro ze względu na obniżenie produktu potencjalnego, z uwagi na, na, na wyższe ceny energii. W przypadku Stanów Zjednoczonych zmodyfikowaliśmy 24 rok trochę. W efekcie lepszej sytuacji w 2023 tak po prostu to, ta poprawa następuje szybciej. Natomiast 25. rok już nie zmienialiśmy. Jest to mniej więcej zgodne z prognozami też ekonomistów rynkowych, gdzie mieliśmy w ostatnim czasie poprawy prognoz. No mamy, mamy też zmniejszenie napięć w sieciach dostaw. Tak? No i oczywiście pytaniem, pytanie, które często się nasuwa, jest to, jaki wpływ na gospodarkę światową, ale głównie na inflację, chyba będzie miała ożywienie w gospodarce chińskiej, odejście od polityki zero COVID. Jak widać wyraźnie, no te, te kanały są oczywiście to jest dwukierunkowe. Znaczy z jednej strony mamy ożywienie w gospodarce chińskiej powoduje wzrost popytu na surowce, z drugiej strony no, w odejście od polityki zero-covid powoduje mniejsze napięcia w sieciach dostaw. Tak. Nam się wydaje, że, że te efekty w dużym stopniu z punktu widzenia tej globalnej presji inflacyjnej będą się równoważyły. To znaczy, to co, to, co powoduje, że ten popyt na surowce może być trochę mniejszy, no to jest słaba sytuacja w sektorze budowlanym w Chinach. Tak? Także to ożywienie konsumpcji będzie w jakiś sposób bilansowane przez cały czas słabą sytuację w sektorze mieszkaniowym, z punktu widzenia popytu. Na surowce. Natomiast rzeczywiście to odblokowanie łańcuchów dostaw bardzo pomaga. Te wszystkie indeksy obrazujące, napięcia w sieciach dostaw, one się obniżają, właściwie znajdują się już na poziomach bardzo bliskich tym, tym poziomom przedpandemicznym. Tak, także to jest taki czynnik, który będzie działał rzeczywiście w kierunku i wyższego wzrostu, i niższej inflacji. No i proces dezinflacji. Ona następuje, ale ten proces jest bardzo stopniowy i tak naprawdę w na największym stopniu na razie widać go po pierwsze w indeksach cen producenta, czy na tym wcześniejszym etapie, w indeksie cen surowców, właśnie w tych indeksach kosztów transportu. Bardzo powoli przenika do inflacji CPI czy HIT, w zależności od tego, gdzie ona jest mierzona. I w największym stopniu dotyczy głównie tego komponentu energetycznego, w niektórych przypadkach również cen żywności, natomiast inflacja bazowa, no jest cały czas jeszcze powiedzmy odporna na tą dezinflację. No w przypadku rzeczywiście strefy euro mieliśmy wzrost inflacji bazowej, w przypadku Stanów mieliśmy niewielki spadek o 1,0. Natomiast no w przypadku deflatora PC czyli to jest ten, ten indeks, na który w większym stopniu patrzy rezerwa federalna, tam właściwie tej, tej deflacji inflacji bazowej nie było. No widać, że jest pewna dezinflacja, jeśli chodzi o ceny towarów. Zwłaszcza jeśli chodzi o samochody używane w gospodarce amerykańskiej. Tak, tam mieliśmy bardzo silne wzrosty w czasie covid u teraz mamy, mamy osłabienie, natomiast cały czas bardzo mocne są usługi. Tak, jeżeli Państwo popatrzą na ten indeks usług po wyłączeniu czynszów, no to on, on jest cały czas w trendzie wzrostowym i widać, że, że to jeszcze nie jest to apogeum inflacji bazowej, przynajmniej w gospodarce amerykańskiej, wydaje się, że również w gospodarce strefy euro. No to jest cały Cały, cały ciąg. Nie zawsze jest tak, że ta inflacja bazowa to jest, jest jakby następstwem inflacji CPI, no ale w tym przypadku mieliśmy rzeczywiście tak, że najpierw ten szok pojawił się na rynku energetycznym, rynku żywnościowym, no i stąd jakby te, te, te usługi reagują z opóźnieniem. Tak jak rosły z opóźnieniem, tak samo będzie ich dynamika też się obniżała z pewnym opóźnieniem. No i koniunktura krajowa. Mieliśmy zaskoczenie, jeśli chodzi o czwarty kwartał 2022 roku. Sama, sama dynamika wzrostu, ona powiedzmy była nieco wyższa od naszych oczekiwań, natomiast no, zaskoczyły nas jakby dwa komponenty, to znaczy konsumpcja prywatna, która bardzo się nie spadła. No i na ten spadek konsumpcji prywatnej właściwie nie wskazywały te dane cząstkowe, bo, bo sprzedaż ta się rzeczywiście obniżyła, ale ona nadal była nieznacznie dodatnia. Prawdopodobnie ten szacunek tej konsumpcji na poziomie minus półtora wynikał w dużym stopniu z tego, że mieliśmy wyraźny spadek realnych wynagrodzeń. I prawdopodobnie to zostało wzięte pod uwagę przy tym ostatecznym szacunku i stąd ta dynamika, ta dynamika tak, tak głęboka, ten spadek. Natomiast wydaje nam się, że w kolejnym kwartale ten spadek będzie już mniejszy. No, oczywiście ta konsumpcja jest też podbijana przez uchodźców z, z Ukrainy, którzy, którzy, dokupują, którzy dokonują zakupów na, na terenie Polski. No i duża część tych kupowanych rzeczy idzie dalej na Ukrainę. Tak? To jest liczone w dużym stopniu nie jako eksport, tylko jako, jako konsumpcja. No, uchodźcy przez GUS traktowani są jako rezydenci, w związku z tym te wszystkie zakupy dokonywane i na własną rękę wywożone na, na Ukrainę, to, są, to one wchodzą w skład konsumpcji. Także tym bardziej to minus półtora jest takim, takim pewnym sygnałem ostrzegawczym. Natomiast drugi komponent, który rzeczywiście trochę zaskakuje, to są inwestycje. One wzrosły o prawie 5% w czwartym kwartale, natomiast również te dane cząstkowe za bardzo na to nie wskazywały. Mieliśmy no, spadek dynamiki produkcji budowlano-montażowej, również yy, znaczy mówię przede wszystkim o tej, o tej części niezwiązanej z budową budynków mieszkalnych, ale również spadek produkcji przemysłowej, mieliśmy spadek produkcji dóbr inwestycyjnych. Spadek dynamiki produkcji dóbr inwestycyjnych, tak mieliśmy również niższy import maszyn, urządzeń. Także te wszystkie wskaźniki cząstkowe, które są czy miesięczne, które są wykorzystywane do szacowania inwestycji, no one one nie wskazywały na, na tak wyraźny wzrost inwestycji. można się tylko zastanawiać, dlaczego inwestycje wzrosły, więc albo prawdopodobnie jest to, jest to no wzrosły prawdopodobnie inwestycje przedsiębiorstw. Tak. My szacujemy, że ten wzrost inwestycji przedsiębiorstw wyniósł nieco powyżej 10%. Mieliśmy spadek inwestycji gospodarstw domowych, czyli tych inwestycji mieszkaniowych gospodarstw domowych. Mieliśmy spadek prawdopodobnie inwestycji sektora finansów publicznych. Natomiast jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, no to ten wzrost był no najprawdopodobniej wyraźniejszy w, wśród dużych przedsiębiorstw, ale co na niego wpłynęło, no mogły to być jeszcze te stare inwestycje realizowane, czyli związane z automatyzacją po covidzie, czy, czy jakby z usprawnianiem funkcjonowania firm. Być może było to też jakby odbudowa sieci zapasów. Tak? To też, też miało wpływ na wzrost inwestycji w ostatnich kwartałach. No i być może zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego tak w momencie, kiedy mieliśmy bardzo silne wzrosty Censurowców. Była też pewnie to odpowiedź trochę na, na wzrost kosztów pracy. Także to są prawdopodobnie trochę te inwestycje odłożone. No, my spodziewamy się, że w kolejnych, w kolejnych kwartałach ta dynamika inwestycji będzie niższa, o tym też jeszcze będę mówił. Natomiast mieliśmy serię też słabszych danych za styczeń, tak? Co, co wskazuje na to, że ten czwarty kwartał będzie prawdopodobnie jeszcze słaby i to będzie to prawdopodobnie ta najniższa dynamika wzrostu, właściwie będzie spadek w ujęciu rok do roku i to jest ten taki dołek przynajmniej w tym ujęciu rocznym. Tak, my spodziewamy się, że, że w pierwszym kwartale ten spadek wyniesie 0,4. Rok do roku, natomiast w kolejnych kwartałach no, dynamika będzie już wyższa. No ale mieliśmy rzeczywiście te słabsze dane. Produkcja przemysłowa, no pozornie trochę lepsza, ale po usunięciu tych wahań sezonowych i, i czynników, różnej liczby, liczby dni roboczych, no mieliśmy produkcję bliską zera, mieliśmy budowlaną, montażową dodatnią, ale to też pewnie zadziałały czynniki pogodowe. No i mieliśmy po raz pierwszy spadek sprzedaży detalicznej. Prawdopodobnie ten spadek w ujęciu rok do roku się utrzyma z nami na, na, na kolejne kilka, kilka miesięcy. Sytuacja na rynku pracy wciąż jest bardzo dobra. Tak, rynek pracy reaguje no, zadziwiająco dobrze na, na, na spowolnienie gospodarki. On oczywiście będzie reagował z opóźnieniem. My się spodziewamy, że, że stopa bezrobocia będzie rosła, natomiast te dane, które mamy, wskazują, po pierwsze no, dane Bael pokazały na wzrost liczby pracujących w ujęciu rok do roku za czwarty kwartał, niewielki, bo o 1,1%, ale jednak, przy bardzo wyraźnym wzroście w sektorze publicznym ponad 3%, natomiast pogłębił się spadek w sektorze prywatnym. Tak? Mieliśmy, mieliśmy wcześniej ten, ten spadek wyraźnie niższy, teraz to było minus 08. I jeśli chodzi o, o liczbę pracujących z kolei, czyli czy zaś średnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, no ta dynamika też się obniżyła z ponad 2% do 1,1, ale to w dużym stopniu jest oczywiście zmiana próby na, na początku roku. tak gust tutaj wylosowuje nową próbę, też uwzględnia jakby no, nową próbę tych, 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 tych większych firm, którą bierze całą pod uwagę. Wydaje się, że to jeden jeden właśnie mniej więcej oddaje teraz, jak kształtowała się ta dynamika przeciętnego zatrudnienia w tym ostatnim roku. Tak? To jest taka korekta, która nas troszkę sprowadza do, 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 do tego, co się rzeczywiście działo w ciągu tych ostatnich miesięcy. Także mamy cały czas wzrosty w sektorze przedsiębiorstw, natomiast no, Bali już pokazuje, że są spadki w całej gospodarce. Prawdopodobnie no, mikrofirmy tam, tam mamy po prostu wyraźniejszy spadek niż, niż w tych większych przedsiębiorstwach. Co przewidują przedsiębiorcy? No, przedsiębiorcy wskazują, że że prawdopodobnie cały czas więcej przedsiębiorców wskazuje, że, że spodziewa się redukcji zatrudnienia niż wzrostu. Te wskaźniki są różnokierunkowe, to znaczy w przypadku naszego badania, czyli szybkiego monitoringu, mamy spadek, w przypadku badania Gustawskiego wzrost. Te różnice są niewielkie, ale no cały czas pokazują, że, że raczej jesteśmy na, na ścieżce obniżania się dynamiki zatrudnienia niż, niż jego wzrostu. W przypadku wynagrodzeń rzeczywiście lepsze te wynagrodzenia za styczeń były, no to jest oczywiście efekt wprowadzenia płacy minimalnej, są też efekty bazy, być może było też tak, że część firm wstrzymywała się z podwyżkami do stycznia, żeby uwzględnić od razu wzrost tytułu wzrostu płacy minimalnej, także pewnie trzeba jakby łącznie traktować te dane niższe za grudzień, lepsze za styczeń. No my spodziewamy się, że jesteśmy gdzieś blisko już tej górki wynagrodzeń. Uważamy, że, że na to też wskazują, jakby wskazania przedsiębiorców, że ta presja stopniowo się obniża. To, to obniżenie nie jest jakiś spektakularne, ale widać wyraźnie, że trochę się obniża. Spada też popyt na pracę, tak? mamy spadek liczby ofert pracy. Ten indeks restrykcyjności, czyli ta taka miara, która łączy ze sobą. Liczbę ofert pracy, liczbę bezrobotnych też jest jakby w trendzie spadkowym, pokazujący ten spadek popytu na pracę. Także wydaje nam się, że ta, ta presja płacowa też jakby w ślad za, za obniżającą się inflacją będzie stopniowo malała. I, i spodziewamy się, że jakby prawdopodobnie no, jesteśmy już bardzo blisko tej, tej górki, jeśli chodzi o dynamikę nominalnych wynagrodzeń. Tak, a to jest taki slajd też, który chcemy Państwu pokazać. Bo on mówi dużo na temat tego, w jaki sposób dostosowuje się to, dostosowuje się rynek pracy do tej, do tej serii negatywnych strząsów. No, wydaje się, że tym razem będzie to w większym stopniu dzięki obniżeniu realnych wynagrodzeń niż dzięki silnemu wzrostowi bezrobocia. Tak w naszej projekcji no, bezrobocie nie rośnie istotnie. No, no, na koniec horyzontu projekcji kształtuje się nieco powyżej 4%. No, nie jest to coś wyjątkowego, to znaczy widać wyraźnie, że bardzo podobnie reagują również gospodarki strefy euro i Stanów Zjednoczonych, czyli stopa bezrobocia rośnie w sposób bardzo umiarkowany, dostosowanie w większym stopniu przez płace realne. No, można się oczywiście zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, tak? jaki jest powód, dla którego bezrobocie rośnie powiedzmy mniej niż pokazywałyby historyczne wzorce. Wydaje się, że pierwszym powodem może być chomikowanie pracy, to znaczy mieliśmy tak długi okres silnego popytu na pracę i niedoboru pracowników. I jednocześnie jednocześnie mamy coraz więcej pozytywnych sygnałów, przede wszystkim na, na temat tego rynku energii, ale, ale również innych, no, co wskazuje, że przedsiębiorcy mogą jednak decydować na chomikowanie pracy. Tak? Były też bardzo dobre zyski firm. Firmy nie muszą koniecznie, czy duża część firm nie musi koniecznie zwalniać pracowników, w związku z tym może to być chomikowanie pracy i to obawy, że potem będzie ciężko, jakby odbudować, odbudować no, liczbę pracowników w po, po, po momencie, kiedy sytuacja się poprawi. Tak? Drugie, drugie, drugi powód jest taki, że w ogóle to jest taki powód strukturalny, że, że prawdopodobnie no są, obserwujemy mniejsze rotacje na rynku pracy. Widać wyraźnie, że pracownicy w większym stopniu sobie cenią chyba stabilność zatrudnienia jednak niż, niż, niż podwyżki. No, trzeci powód jest rzeczywiście demografia. Tak? Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, coraz mniej osób młodych wchodzi na rynek pracy i z tego powodu no, większa część tych osób jest jakby przyjmowana, przyjmowana do, do pracy, coraz mniej pojawia się nowych bezrobotnych, także tutaj demografia bardzo pomaga. Także to są prawdopodobnie te czynniki, które pokazują, że w tym, w tym cyklu, czy w tym spowolnieniu ta stopa bezrobocia może rosnąć umiarkowanie, tak? nie tak silnie, jak, jak pokazywały te historyczne wzorce. Natomiast konsumpcję oceniamy, czy dynamikę konsumpcji w horyzoncie projekcji oceniamy jako stosunkowo niską. Tak? Mamy relatywnie niski wzrost dochodu do dyspozycji, jak Państwo widzą w tym roku będziemy mieli prawdopodobnie spadek dochodu spadek realnego funduszu płac. Obniżenie się też nadwyżki operacyjnej. Tak naprawdę duża część tego dochodu do dyspozycji to są transfery, jeszcze odłożone efekty polskiego ładu. Tak, także dochód do dyspozycji jest stosunkowo nisko, no, na, na niskim poziomie również stopa oszczędności. To, co jeszcze rzutuje negatywnie na konsumpcję, to jest oczywiście wzrost stóp procentowych, no i słabsze nastroje gospodarstw domowych, ale one się w ostatnim czasie poprawiają. Tak, Mamy te kilka ostatnich miesięcy, to jest wyraźna poprawa, jeśli chodzi o ocenę i swojej przyszłej sytuacji finansowej, obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Też spadają obawy przed bezrobociem, także widać, że mamy pewną poprawę, ale też trzeba pamiętać o tym, że, że ta poprawa ma miejsce z bardzo niskich poziomów. Tak, Obserwować te poziomy, czy ufności konsumenckiej były, były bardzo, bardzo niskie, także ta poprawa no, teraz jest, ale ale to jest trochę to domykanie się tych nożyc pomiędzy wskaźnikami twardymi i miękkimi, które, które obserwowaliśmy od dłuższego czasu. Wskaźniki twarde się osłabiają, wskaźniki koniunktury się trochę poprawiają. O sprzedaży detalicznej Państwu już mówiłem, także tu może nie będę, nie będę dłużej się nad tym zatrzymywał. No i no inwestycje, które tak jak wspominałem zaskoczyły w górę. Mamy dobre inwestycje dużych firm, prawdopodobnie no słabsze wyraźnie tych mniejszych Również te wskaźniki koniunktury, czy te, te, ten nasz wskaźnik Optin, który, który Państwu pokazujemy na podstawie szybkiego monitoringu, on też nie pokazuje odbicia inwestycji, tak? pokazuje raczej dosyć pesymistyczne wskazania przedsiębiorców. Przedsiębiorcy wskazują również na, na, na spadek popytu, na, na, na wysoką niepewność, tak? także te czynniki nie wskazują na wzrost inwestycji. Tak jak mówię, prawdopodobnie duża część tego wzrostu to są jeszcze te wcześniejsze wzrosty realizowane i, i rozliczane w czwartym kwartale. Tak? zwłaszcza, że też na jedną z reakcji na utrzymywanie się wysokich cen i niepewności miało być wstrzymanie inwestycji w opinii firm. No i oczywiście stopy procentowe. Tak widać wyraźnie, że mechanizm transmisji działa. Obniżyła się już nawet. Obniżyła się już nawet nie tylko w przypadku kredytów hipotecznych dynamika kredytu, ale mamy też wyraźny, wyraźny spadek, jeśli chodzi o przedsiębiorstwa niefinansowe. Na bardzo niskim poziomie utrzymują się kredyty konsumpcyjne. To są wszystko dane w ujęciu realnym. Gdyby Państwo to zdeflowali inflacją, to widać wyraźnie, że w ujęciu realnym ten spadek jest jeszcze silniejszy, czyli, czyli mechanizm transmisji polityki pieniężnej działa. W przypadku środków publicznych, no w roku 2021-2022 mieliśmy. Mieliśmy w dodatnią dynamikę inwestycji publicznych. Tak? No ona w roku 2022 wyniosła około 15%, w 2023 prawdopodobnie obniży się do około 10%. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że ten 2024 rok to jest kolej dołek, jeśli chodzi o inwestycje publiczne. Kończy się po prostu perspektywa stara, unijna. Nowa perspektywa zaczyna się, ale ona zawsze zaczyna się z opóźnieniem, także w 2024 roku będziemy mieli niższą dynamikę inwestycji publicznych. No, Dużo inwestycji wykonują samorządy. Tak? Nie wiemy tak na 100%, ile, ile to było w ubiegłym roku, mamy tylko takie dane ogólne. Natomiast no, teraz rzeczywiście samorządy korzystają z tych środków i, i wydają. W stosunku do poprzedniej projekcji nieznacznie obniżyliśmy wykorzystanie środków na politykę spójności w tym roku i i, i no, te szacunki za ubiegły rok też na to pokazały, natomiast podnieśliśmy w roku 2024-2025. No i zakładamy również wykorzystanie środków z KPO, przy czym zakładamy, że w tym roku no, około połowa tych środków to będzie, będzie prefinansowanie, natomiast druga połowa to będą te środki, które rzeczywiście napłyną. W przypadku handlu zagranicznego, mamy już dodatni wkład eksportu netto. Widać wyraźnie, że, że mamy spowolnienie, jeśli chodzi o eksport. W przypadku tych dynamik w ujęciu nominalnym te, te spadki są bardzo silne, ale tam po prostu wygasają w dużym stopniu efekty bazy związane ze wzrostami cen surowców czy w ogóle ze wzrostami cen w handlu zagranicznym. Natomiast mamy dodatni wkład eksportu netto, to już, już obserwowaliśmy go już w poprzednim kwartale. Także eksport netto będzie tym czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy i to jest takie bardzo charakterystyczny dla Polski ten wzorzec właśnie takiego antycyklicznego eksportu, eksportu netto, który, który wspiera gospodarkę silniej w tych momentach spowolnienia. Natomiast ten, ten wykres na górze po prawej stronie on bardzo ładnie pokazuje, jak eksport kształtował się w tym ujęciu realnym na przestrzeni ostatnich kilku lat. To są te zielone słupki. one Żółte i niebieskie to są te efekty cenowe związane, z, tak jak mówię, ze wzrostem cen surowców czy, czy napięciami w sieciach dostaw. Natomiast te zielone słupki to są efekty realne i widać wyraźnie, że w okresie covid mieliśmy wzrost silny eksportu związany z eksportem naszych, naszych dóbr konsumpcyjnych, czy częściowo dóbr pośrednich. Potem z kolei no, odbicie gospodarki, wzrost popytu importowego. Natomiast ostatnie, ostatnie miesiące to jest z kolei odwrócenie sytuacji, czyli import wyraźnie hamuje w momencie spowolnienia, natomiast eksport hamuje dużo wolniej. Tak? I do tego się oczywiście dokłada, dokłada się przemysł samochodowy. Tak? Mamy odblokowanie sieci dostaw, Polska jest jednym z większych eksporterów i samochodów, i części samochodowych, także to też rzutuje pozytywnie na nasz, na nasz eksport, czy nasze w ogóle handlowe. W związku z tym spodziewamy się, że po tym słabszym roku, kiedy deficyt rachunku obrotów bieżących do PKB wyniósł 3,5%. No spodziewam się poprawy w tym ostatnim kwartale, to będzie gdzieś prawdopodobnie około 3,1%. I w kolejnych latach mamy poprawę, też prawdopodobnie mniejszy będzie ten, ten wpływ dochodów pierwotnych na, na rachunek obrotów bieżących. Tak? Także, także widać było, że ta, te, te zmiany rachunków w dużym stopniu wynikały z czynników cenowych, a nie, a nie z jakichś czynników strukturalnych. Tak? Podsumowując wpływ tych, tych nowych rzeczy, które się pojawiły na, na, wzrost, na prognozę wzrostu gospodarczego, no to trzeba powiedzieć tak, że cały czas jesteśmy pod wpływem tych silnych negatywnych szoków podażowych, obniżających nam wzrost gospodarczy. Mamy też cały czas spowolnienie za granicą, mimo tych lepszych danych. No i oczywiście działają podwyżki stóp procentowych NBP. W drugą stronę to, co podtrzymuje wzrost, są oczywiście tarcze inflacyjne. One mają teraz inny charakter, bo to. VAT w dużym stopniu wrócił już do tych poprzednich poziomów, natomiast to są teraz po prostu te ceny maksymalne na dużą część surowców. Mamy też wsparcie dla firm, no i w, w dalszej perspektywie spodziewamy się wygasania szoków podażowych, odbudowy aktywności za granicą, co będzie wspierało wzrost gospodarczy. No i ten 24 rok, trzeba pamiętać o tym dołku, związany z funduszami europejskimi. Jak Państwo popatrzą na, na to, co zmienialiśmy między, między projekcjami, to widać wyraźnie, że podnieśliśmy szacunek akumulacji brutto, no ze względu na, na te lepsze dane, jeśli chodzi też o przyrost zapasów za czwarty kwartał. Natomiast w kolejnych latach podnosimy prognozę spożycia ze względu na mocniejszy rynek pracy, niższą inflację, jednocześnie wyższą ścieżkę nominalnych wynagrodzeń, co, co daje nam łącznie wyższą ścieżkę realnych wynagrodzeń. Tak, ale te różnice, no tak jak już mówiliśmy Państwo, one są stosunkowo niewielkie. Tak, w dłuższym okresie w 2025 roku prognoza wzrostu jest dokładnie taka sama jak w projekcji listopadowej. Ukraina. Mianowicie mamy trochę danych dotyczących wpływu uchodźców z Ukrainy, czyli przede wszystkim tego, ilu tych uchodźców jest, bo tutaj no, w przestrzeni publicznej funkcjonuje bardzo dużo różnych liczb. No tutaj no, rzeczywiście taką, tak, takie wiarygodne dane są przede wszystkim dane z ZUS-u. Tak widać wyraźnie, że tych osób ubezpieczonych jest ponad milion, z tego około 750 tysięcy to są osoby narodowości ukraińskiej, no i rosnąca liczba osób narodowości białoruskiej. Teraz no, cudzoziemców na terenie Polski szacujemy, że jest. Czy uchodźców jest od 950 tysięcy do około 1 200 tysięcy? To są no, osoby ze statusem, które figurują w rejestrze PESEL no, w, a w takim maksy, maksymalnym momencie czy w październiku 2022 roku było ich około milion 400 tysięcy. Teraz szacujemy, że to jest gdzieś około 980 tysięcy. Z kolei obywateli Ukrainy, którzy wykonują pracę na podstawie powiadomienia, jest gdzieś około 600 tysięcy, ale trzeba pamiętać o tym, że to są również ci. Te osoby z obywatelstwem ukraińskim, które przybyły do Polski już wcześniej, plus niektóre osoby mogły kilkakrotnie wykorzystywać te, te powiadomienia. No, my szacujemy, że prawdopodobnie około 200 tysięcy, czy to są dane, to są to też dane ZUS-u, że około 200 tysięcy osób to są te osoby, które no, przyjechały jako uchodźcy i w danym momencie są ubezpieczone w ZUS-ie. Do tego trzeba doliczyć osoby poniżej 26 roku życia, studenci, uczniowie, to jest gdzieś około 260 tysięcy. No, pewnie jest część osób, która się też nie rejestrowała, tak? można szacować, że to jest gdzieś około połowa tej liczby, także, także spodziewamy się, że tych nowych osób pracujących jest około 400 tysięcy, część osób oczywiście odpłynęła po wybuchu działań wojennych, więc taki efekt netto na polski rynek pracy, napływu uchodźców, to jest szacujemy na około 200 tysięcy osób. Tak? Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, w porównaniu do tego ponad 16 milionów osób pracujących to jest może niewiele, ale w porównaniu do tych zmian w liczbie osób pracujących no to jest bardzo dużo. Tak, struktura wiekowa jest taka, jak, jak Państwo wiedzą, że to są osoby, to są osoby głównie płci żeńskie i, i no, osoby w, w tym wieku pomiędzy po 18 a 65 lat. Teraz, jak to wygląda, jeśli chodzi o nasz eksport na Ukrainę? Tu no, jeszcze raz przypomnę, że tak naprawdę duża część tego eksportu to nie jest liczona jako eksport, a jako konsumpcja. Są te towary, które, które Ukraińcy kupują w polskich sklepach, wywożą za granicę. Natomiast jeśli chodzi o ten eksport oficjalny, no to, to on wzrósł bardzo silnie, właściwie z 2,2% przed wybuchem wojny do około 4% po wybuchu wojny. Tak? No, eksportujemy bardzo różne rzeczy, dużą część tego mają oczywiście maszyny, urządzenia, paliwa. Natomiast jeśli chodzi o samo saldo towarowe, no to ono oczywiście w przypadku Rosji jest jakby pod dużym wpływem importu surowców i też cen tego importu. Jak Państwo widzą, to saldo się bardzo wyraźnie zmniejszyło w ostatnim czasie. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę i Białoruś, tutaj są tutaj bardzo wyraźny wzrost eksportu, jeśli chodzi przede wszystkim o, o, o Ukrainę. No i teraz inflacja. No, ten ostatni okres to było obniżanie się cen surowców i rolnych i energetycznych. Jak Państwo widzą, to średnioroczne dynamiki w 2021 roku były bardzo wysokie, zwłaszcza jeśli chodzi o gaz. Potem w 2022 już wyraźnie niższe. No, dzisiaj obserwujemy obniżenie się i cen ropy. Ceny ropy w ujęciu rok do roku no, spadły o 11% ceny, ceny gazu spadły o, o jedną, spadły właściwie o, o jedną trzecią. Natomiast yy, Trzeba pamiętać jeszcze o tym, że one cały czas kształtują się wyraźnie na tych poziomach powyżej tych poziomów z lat 2015-19. Tak? w przypadku cen, 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 cen gazu, no to to jest cały czas wartości, trzykrotnie wyższe niż, niż w tym okresie 2015-19, w przypadku cen ropy to jest ponad 40% więcej, także widać, że ten szok podażowy ustępuje, no ale cały czas te ceny surowców są na podwyższonym poziomie. No i teraz jeden z tych czynników ryzyka, które często się wskazuje dla wzrostu gospodarczego to jest bilans, bilans gazu dla strefy euro na ten 24 rok. No w tym roku się trochę udało, bo tak jak mówiłem, dostosowała się szybko gospodarka strefy euro, pojawiły się nowe kierunki, dostaw, ale również no jakby pogoda zadziałała i plus. No dzisiaj szacuje się, że no prawdopodobnie popyt na, na gaz wzrośnie tak? z tych 360 około ponad 360 miliardów metrów sześciennych, do prawie 400, do 395 dokładnie. Przy czym no, wyższy, wyższy popyt będzie związany tak gdzieś po jednej trzeciej z, po pierwsze, no, z powrotem produkcji do tych normalnych poziomów, bo część jakby firm redukowała produkcję, czy zwłaszcza te, te firmy takie bardziej energochłonne. Do tego dochodzą warunki pogodowe, tak? też się szacuje, że to około 11 miliardów to są, to są Powrót do takich normalnych warunków pogodowych, no i gdzieś około 12 miliardów prawdopodobnie to jest większy eksport na Ukrainę do Mołdawii. Natomiast jeśli chodzi o, o dostawy, no to mamy dostawy szacowane gdzieś na, na te 152 miliardy to są dostawy gazociągami z różnych kierunków. LNG to jest prawdopodobnie gdzieś o 139 miliardów, to jest trochę więcej niż, niż, w, ubiegłym, niż w ubiegłym roku. Do tego dochodzi, no, cały czas mamy jeszcze gazociągami, cały czas napływa gaz z Rosji, tak, co mamy gdzieś na około 25 miliardów. Są też zapasy, które zostały z poprzedniego roku. Także wydaje się, że jeżeli nawet ta, ta nierównowaga będzie, to ona będzie gdzieś wynosiła gdzieś około 15-17 miliardów metrów sześciennych. No i to jest coś, co jest euro co jest w stanie z co, co w w czym jest w stanie sobie poradzić? Tak? Zawsze można zwiększyć oszczędności w zużyciu gazu. No, może też być jakby większa produkcja energii z elektrowni atomowych, tak? które, które w roku, we Francji, które, które w ubiegłym roku, produkowały mniej ze względu na te przestoje naprawy i, i konserwacje. Także wydaje się, że to ryzyko no, silnego tąpnięcia gospodarki strefy euro ze względu na, gazu, na niedobory gazu jest, jest w tym przypadku ograniczone. Spada również, spadają również, jak mówimy o tym procesie dezinflacji, spadają również wartości czy dynamikę wartości jednostkowych w imporcie polskim. Tak, czy po prostu obniżają się ceny importu i to dotyczy dóbr zapatrzeniowych towarów ogółem. Nie dotyczy to tylko gospodarki polskiej, ale dotyczy to również gospodarki strefy euro także widać, że ten taki zewnętrzny impuls do wzrostu cen stopniowo wygasa. No Również firmy spodziewają się osłabienia tej, tej presji inflacyjnej i to zarówno jeśli chodzi o prognozy cen własnych, prognozy cen materiałów i serowców. no i też prognozują, czy więcej, czy jakby no, cały czas więcej firm wskazuje na to, że w stosunku do tych cen PPI, czyli, czyli cen producenta, cały czas jakby to saldo prognoz w kierunku zmiany jest na podwyższonym poziomie, no ale z kolei już jeśli chodzi o prognozowanie CPI, czyli cen konsumenta przez firmy, to jakby wzrost, czy wyższy jest odsetek firm wskazujących na spadek cen niż na ich wzrost, tak? czyli bardzo wyraźnie po prostu obniżają się oczekiwania inflacyjne. Firm, również gospodarstw domowych. Tak? Widać wyraźnie, że te statystyki bilansowe są, wracają do, te, do, do swoich historycznych średnich. Firmy wskazują, że prawdopodobnie no, większym problemem w najbliższych miesiącach raczej będą koszty pracy już niż koszty surowców energetycznych czy materiałów i komponentów. Tak? Czyli ten zewnętrzny impuls stopniowo zaczyna wygasać i to widać również po wskaźniku PPI, czyli zarówno w ujęciu rok do roku, ale również w ujęciu miesiąc do miesiąca odsezonowanym, że te wzrosty są coraz mniejsze. W przypadku CPI no w styczniu inflacja okazała się niższa od oczekiwań, tak wyniosła 17,2%. No, oczekiwania kształtowały się na nieco wyższym poziomie. No, to, co zaskoczyło rzeczywiście w dół, to były wzrosty cen energii. Tak? One okazały się wyraźnie niższe, też trochę na kanwie tych, tych spadków cen surowców energetycznych. No, dzisiaj jest tak, że, że gdzieś w tej, w tej składowej, w CPI po jednej 1,3 swoje udziały mają inflacja bazowa, żywność, energia. Natomiast jeśli chodzi o samą inflację bazową, no to po połowie mają towary i usługi rynkowe. Także, także inflacja, tak jak mówiłem, na początku roku nie nieco niższa niż się spodziewaliśmy i też w dużym stopniu z tego wynika rewizja naszych prognoz na ten najbliższy rok. Natomiast no jest, mamy cały czas dyskusję na, tego, na temat tego, czy mamy już to momentu inflacji za sobą. To jest takie bardzo ładne słowo, które, które ekonomiści ostatnio lubią używać. Jeśli chodzi o inflację w ujęciu rok do roku, no to rzeczywiście jest tak, że, że ten poziom inflacji CPI. Stopniowo obniża się, no, chociaż naszym zdaniem najwyższa inflacja CPI w tym ujęciu rok do roku będzie prawdopodobnie w lutym. Natomiast i potem będziemy mieli stopniowy spadek, czy nawet bardzo wyraźny spadek, tak, zwłaszcza na przestrzeni tego roku. Natomiast no, podobnie, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o żywność, też, też wyraźnie spadek w przypadku inflacji bazowej. no Mamy cały czas jest te wzrosty w tym ujęciu rok do roku, ale jeżeli patrzą, popatrzą Państwo na to drugie ujęcie, czyli taki miesiąc do miesiąca po sezonowaniu, to widać wyraźnie, że te wzrosty miesiąc do miesiąca one nadal są i one są wyższe niż rok temu, co prowadzi oczywiście do, do wzrostu wskaźnika rok do roku, ale one są rzeczywiście niższe niż, niż w tych ostatnich miesiącach. Tak? Także to, to, to podejście pokazuje, że, że prawdopodobnie rzeczywiście tą taką górkę inflacyjną no, mamy już za sobą. Natomiast czynniki ekonomiczne, które będą oddziaływały w kierunku spadku inflacji, no to jest oczywiście spadek cen surowców, to jest zmniejszenie napięć w sieciach dostaw, niższa inflacja zagraniczna, to są te czynniki zagraniczne. Z czynników krajowych, no to mamy spadek popytu, obrazowany przez ujemną lukę popytową, no i stopniowo spadające koszty pracy. Tak? będziemy mieli obniżanie się dynamiki nominalnych wynagrodzeń, wzrost realnego PKB, wzrost produktywności, który będzie prowadził do spadku dynamiki jednostkowych kosztów pracy. Tak, podsumowując. No, stopniowo wygasają te czynniki, które podbijały nam inflację w ostatnim czasie i to rzeczywiście w tych poprzednich rundach prognostycznych, czyli, czyli mamy teraz, czy będzie to wynikało z, to obniżanie się inflacji będzie wynikało i ze spowolnienia krajowego popytu, czy krajowego wzrostu gospodarczego, ale również właśnie z wygasania tych, tych czynników zewnętrznych podbijających inflację. No, na pewno w kierunku niższej inflacji działają również te działania osłonowe, czyli zamrożenie cen gazu, maksymalne ceny na energię elektryczną, na, na taryfy, na ciepło. Natomiast no, czynnikiem ryzyka jest oczywiście persystencja inflacji. Tak, Ona jest najbardziej widoczna w przypadku cen usług. Tak? Ta inflacja może przez pewien czas jeszcze utrzymywać się na podwyższonym poziomie i będzie obniżała się stosunkowo wolno. W stosunku do poprzedniej rundy prognostycznej obniżyliśmy dynamikę cen energii w 2023 roku, jak Państwo widzą, pozostałe rewizje są stosunkowo niewielkie. Tak podsumowując, można powiedzieć, że, że na inflację zadziałały jakby dwa czynniki w horyzoncie projekcji. Pierwszy czynnik to jest spadek, czyli niższa inflacja, czy ten punkt startowy, z którego startujemy w pierwszym kwartale 2023 roku, głównie ze względu na niższą dynamikę cen energii. No i w wyniku tego ta inflacja będzie, będzie miała to mniejsze przenikanie do inflacji bazowej. No ale nie przesuwamy całej ścieżki równolegle, bo wydaje nam się, że jednak wyższa aktywność gospodarcza i lepszy rynek pracy będą z kolei działały w kierunku no, większej persystencji inflacji, czy tego wolniejszego schodzenia inflacji do, do celu inflacyjnego. Dlatego, mimo tej niższej inflacji w krótkim horyzoncie projekcji, spodziewamy się, że na koniec, na koniec horyzontu projekcji, czyli w 2025 roku, inflacja będzie taka, jak zakładaliśmy w projekcji listopadowej. Jeśli chodzi o ceny niepewności, no to tutaj już o tym dużo mówiliśmy, tak? No, przede wszystkim przebieg agresji zbrojnej. Rosji na Ukrainę tak, i te konsekwencje wszystkie, wszystkie tej agresji. No, kształtowanie się popytu i podaży na surowce energetyczne. Tak, Teraz mamy taki moment, kiedy te surowce wyraźnie się obniżyły, ale oczywiście potrafimy sobie też wyobrazić sytuację, kiedy, kiedy surowce mogą dalej rosnąć albo na skutek zaostrzenia się konfliktu, albo na skutek decyzji OPEC. Ale też, też w drugą stronę, tak, te surowce, ceny tych surowców mogą, mogą też silniej spadać. Efekty zacieśnienia, tak? i w jedną, i w drugą stronę, czyli może się okazać, że to zacieśnienie może być niewystarczające do, 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 do skutecznej dezinflacji, ale może się okazać też, że będzie na tyle silne, że spowoduje no, recesję w gospodarce światowej, tak, także tutaj czynniki ryzyka mamy w obie strony. No i oczywiście działania osłonowe rządu, tak też nie, nie, nie wiemy do końca, kiedy. kiedy jak długo one będą utrzymywane, także to też jest jakiś czynnik ryzyka. Zakładamy, czy, czy uznaliśmy, że w projekcji marcowej mamy zbliżony do symetrycznego rozkład niepewności, jeśli chodzi o inflację CPI, natomiast nieco wyższe prawdopodobieństwo tego, że dynamika PKB ukształtuje się poniżej ścieżki centralnej projekcji. No i to mniej więcej obrazują nasze wykresy wachlarzowe, to niewielką asymetrię w przypadku PKB i, i symetrię w przypadku wskaźnika inflacji. No i to jest wszystko, co chcieliśmy Państwu. Pokazać, natomiast jeżeli są pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. bardzo. Bardzo proszę, mają Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, pan redaktor Rafał Tuszyński. Dzień dobry, Rafał Tuszyński, pan biznes. Trzy kwestie i być może każdą osobno, po kolei. Projekcja zakłada niezmienione stopy procentowe na obecnym poziomie. Natomiast jakbyśmy podstawili do modelu ścieżkę rynkową stóp procentowych, co, co rynek obecnie wycenia, bo wyceniane są obniżki, to jaką inflację byśmy dostali na koniec horyzontu projekcji? Wyszą. Konkretnie? To znaczy, konkretnie to zależy, z jakiego dnia weźmiemy oczekiwania. Tylko to wdejcie. I no dobrze, ale my te, takich symulacji nie przedstawiamy publicznie. Natomiast nie wiem, jakie znaczenie miałaby taka informacja, skoro te oczekiwania się bardzo zmieniają. I jeszcze niedawno mieliśmy oczekiwania dość silne na obniżki stóp jeszcze w tym roku, teraz to się powoli zmienia. Nam się wydaje, że tutaj mamy jakby dwa aspekty. Po pierwsze, trzeba byłoby wziąć pod uwagę, że jednak nasza projekcja to jest nie tylko ścieżka centralna, ale również rozkład niepewności wobec niej, wokół niej odzwierciedlony w tym wykresie wachlarzowym. W związku z tym tych ścieżek przyszłych stóp można sobie wyobrazić wiele. My raczej staramy się nie spekulować na ten temat, bo nie jest naszą rolą, nie jesteśmy decydentem w sprawie polityki pieniężnej natomiast nawet biorąc pod uwagę wykresy rachowe tych można tych scenariuszy mnożyć bardzo wiele a po drugie przyszłe decyzje bo przecież w pytaniu pana redaktora o to chodzi prawda zależą od tego co będziemy mieli w przyszłości w związku z tym od przyszłych projekcji od przyszłych rozkładów ścieżek wokół ścieżek, przyszłych ścieżek centralnych no my nie jesteśmy mimo jakichkolwiek starań, jakie moglibyśmy poczynić, nie jesteśmy w stanie prognozować swoich własnych prognoz. My wiemy tylko to, co wiemy na dzień dzisiejszy na podstawie informacji i danych do, napływających do nas do Cut of Date, naszego modelu i naszego, naszej oceny sytuacji na dziś. Także no, trochę się uchylę wyżej, po prostu wyżej. Tak? Jeżeli będziemy mieli obniżki stóp, to wyżej. Jeżeli rynek zacznie oczekiwać, że obniżki będą później, no to, to wyżej będzie mniej, wyżej. Ale Korzystając z tego, co wiemy na dzisiaj i z tej projekcji, którą żeśmy przygotowali, to właśnie tak by to wyglądało. Czy powyżej 3,5 czy nie powyżej, to zależy od tego, jaką ścieżkę weźmiemy. Takiego ćwiczenia jakby nie, nie prowadzimy, nie, nie przedstawiamy. Przedstawiamy standardowo projekcję przy stałej stopie procentowej banku centralnego po to, żeby zobaczyć, co się stanie z inflacją. Dlatego nazywamy to zresztą projekcją, a nie prognozą, bo jest to projekcja warunkowa właśnie. Często jest tak, że można się spodziewać, że to założenie o stałych stopach jest mało realistyczne. Czasami jest to, czasem się mówi, że jest wręcz jakby destrukcyjne, no bo pokazuje inflację inną niż będzie w przyszłości, dlatego że wiadomo, że raczej to nie jest zbyt realistyczne założenie. Przepraszam za brak precyzji, ale precyzyjnych symulacji Państwu nie. Pokazuję. Bardzo, Bardzo proszę. Dodać? Kolejna kwestia. Orzeczenie TSUE w sprawie wynagrodzenia za kapitał dla banków za kredyty hipoteczne walutowe. Jakie to, zakładając, że, linia, że opinia Rzecznika Generalnego zostanie podtrzymana w, w ostatecznym wyroku, jakie to może mieć konsekwencje makroekonomiczne dla Polski? To nie jest akurat pytanie, może do naszego zespołu. Jeśli chodzi o same konsekwencje dla sektora bankowego, wydaje nam się, że tak, po pierwsze, no, są różne przewidywania dotyczące kosztów tego potencjalnego orzeczenia. Nie wiadomo, czy władze publiczne zareagują w jakikolwiek sposób, jest sporo niepewności. Ja bym to ujął w ten sposób. Jeżeli. Co bardzo wątpliwe, nie będzie jakiegoś drastycznego scenariusza, no to po prostu może być mniej kredytu, bo będzie mniej kapitału w niektórych bankach, ale to też nie jest pewne, dlatego że przecież rynek jest bankowy konkurencyjny, jest sporo banków nadal na polskim rynku, jeżeli część z nich, bo przecież nie wszystkie są dotknięte tą plagą w równym stopniu, jeżeli część z nich będzie w lepszej pozycji, to może zająć jakby niszę która się wytworzy. W związku z tym trudno jest cokolwiek powiedzieć. Ja bym powiedział raczej coś innego chętnie na, na ten temat, dlatego że sam sektor finansowy najczęściej nie jest modelowany w takich modelach makroekonomicznych, przynajmniej takim jak nasz, choć mamy segment finansowy i możemy go wykorzystać, tylko jest z tym taka trudność, że właśnie nie wiemy, co się stanie z kredytem. W związku z tym kredyt jako źródło podaży pieniądza, jako źródło dodatkowego popytu, średnio w cyklu zachowuje się mniej więcej podobnie i jest generalnie można powiedzieć w parametrach naszego modelu, a nie jako oddzielny segment. My gdybyśmy chcieli takie ćwiczenie prowadzić, musielibyśmy wiedzieć, co się stanie z kredytem, a to jest naprawdę bardzo trudna Sztuka i lepiej tego nie robić. Obecnie kredyt. Praktycznie jest bardzo mocno dynamika kredytu bardzo mocno zduszona przez politykę pieniężną, jak wiemy, i to oczywiście ma swoje konsekwencje, które bierzemy pod uwagę dla aktywności gospodarczej i popytu w gospodarce. I to widać gołym okiem, bo to zaskoczenie, o którym pan dyrektor Kotłowski powiedział z konsumpcją, to ma też swój wymiar kredytowy, mianowicie no, kredyty konsumpcyjne również. Ich dynamika spadła istotnie, a to był jakiś kawałek finansowania konsumpcji. Także tutaj takie rzeczy się pojawiają. To jest to, co, co, co się wydarzy, raczej nie widziałbym wielkiego ryzyka makroekonomicznego z tego powodu, gdyż no, trudno przewidywać, że nagle nastąpi załamanie systemu bankowego albo coś w tym stylu, i nie będzie kredytów w gospodarce. Będzie. Będzie. Bardzo proszę kolejne pytanie. Pan redaktor już, czy jeszcze mamy, Państwo jakieś szecie, pytania? Jak okay. Bardzo proszę Pani redaktor Renata Dzień dobry. Chciałam zapytać o czynniki zewnętrzne, które podbijają inflację. Wspomniane było to, że one oczywiście słabną tak, ale co będzie jeśli Gospodarka chińska, prawda wejdzie do gry, podbije to popyt na surowce w związku z tym, jak to może wpłynąć również na ten proces dezinflacji i na te czynniki zewnętrzne, które tutaj też grają ważną rolę. A tutaj mamy dwa typy czynników. Po pierwsze, no w zasadzie pierwszy, który wspiera dezinflację, to jest odblokowanie. Jakby łańcuchów dostaw i, i podaży, a z tym związane też również, również takie zjawiska, jak spadek cen frachtów i te, ta grupa zjawisk działa w kierunku dezinflacji. Natomiast sam popyt chiński no, on tak bardzo mocno nie spadł i nie spodziewamy się istotnego wpływu na ceny surowców odbudowy aktywności w Chinach. On jakiś tam oczywiście będzie, ale nie znaczący, który spowodowałby, że musimy istotnie zrewidować myślenia o naszej ścieżce inflacji. Tak, dokładnie tak jest. Znaczy, tak jak jeszcze wspomniałem w trakcie prezentacji, no, Chiny mają też swoje problemy, to znaczy tam no, to tempo wzrostu założone na ten rok no, nie jest bardzo ambitne jak na historię tak? Chin, bo to jest około 5%. I, no, Chiny borykają się też z problemami na rynku mieszkaniowym, gdzie, gdzie ten popyt jest relatywnie niski, a to był jeden z rynków, który rzeczywiście generował duży popyt na surowce. Tak? Także wydaje się, że rzeczywiście może być tak, że na przykład te dostawy gazu, które były przekierowywane, one powiedzmy, w mniejszym stopniu do Europy teraz pójdą, będą szły na rynek chiński. Natomiast wydaje się, że, że chyba ten właśnie wpływ na, na, na ceny surowców w jakimś stopniu będzie niwelowany przez, przez te mniejsze napięcia w ściach dostaw. Tak, inflacja w Chinach jest bardzo niska cały czas, bazowa, w okolicach 1%. Tak, tam widać, że taka ta wewnętrzna presja nie jest bardzo silna. Także no, głównie, tak jak pani, pani redaktor mówiła, ten kanał surowcowy, ale, ale on jest trochę równoważony przez, przez te inne elementy. Bardzo proszę, czy kolejne pytanie. Widzę, że już państwo nie mają pytań. Wobec tego bardzo dziękuję, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. dziękuję.